Cześć wszystkim! Znowu Point 7, nasza ściąga Majui. Mikszuana, chyba mam ważniejsze rzeczy do roboty. Na przykład skopać tyłek paru smokom. Przy okazji, mamy tutaj chyba jakieś ciekawe rzeczy. Pearlstone, to do paru rzeczy potrzebujemy. A poza tym, w sumie nie wiem, Rainbow Thread może do czegoś, Rainbow Mushroom. Dobra, nieważne. Do roboty, Avaro i Katorit. No, szczęście w nieszczęściu. Skąd się w nim bierze tyle arogancji? Raz dostał po tyłku, uciekł z podkulonym ogonem i teraz nadal uważa, że jeszcze może cokolwiek ugrać. Co za pech. すでに3分以外は我に従うことを良しとせぬ勢力ばかり。私の名前はそう、スプレッニー。そのようなやり方で勝利しても示しがつかぬ。 大軍にて臨み、打ち破れなかった我らには、貴様らと同じく貨幣を持って相手を打ち破ることこそが我らの誇りを示すことができる唯一の道なのだ。 Dziwne, wcześniej jak atakował twierdzę z chmur, to nie miał aż takich szlachetnych poglądów. ならぬ。民を巻き込む戦の口火を切った我らの決着は、もはや会合では型がつかぬ。どちらかが明確に敗れるまで戦い続けなければならんのだ。どちらが強きものかを証明するためにもな。 This is the way. 我はこの是非方向の天下を信じついてきた者たちに落としどころを作ってやらねばならないからな。わかりました。戦いでしか決着がつけられないなら。 Smoczy problem.
多少は骨のあるものに育ったようだ約束通り集計取るに合わせて冥府にて感動の再会でも果たすがよい Nie, po naszym tropie, Kalmerk. A może po twoim. Dobra, co my tu mamy? Parę smoków po drodze. Z tego co pamiętam, to jest denerwujące. Nie może być atakowany na odległość. Immunity to range, RNG skills. Okej, i ma barierę. Czy to oznacza, że w ogóle nie można go zaatakować? Chyba tak. Nie można go zaatakować na dystans, nie można wejść na jego pole, żeby zaatakować go wręcz. Dobra, atakuje Magic Bullets. Linia 5. Czyli trzeba unikać tych pól i tych pól. A jeszcze tego i tego pola, bo tutaj są pułapki. Okej, przyda nam się coś atakującego na dystans. Dobra, ty oczywiście bierzesz swoją dobrą formę. Przyda się nam również tak. Fia nam się przyda. Jej niezmordowane Yuiki. Przyda nam się pewnie ty. Dobra, kto jeszcze ma długi dystans? Kurde, znowu ci nie zaktualizowałem księgi. Trudno. Trochę Mikeju zaczyna odstawać z levelem. Latające postacie mogą się ogólnie przydać. Coś jeszcze? Rosaline może? Rosaline nie ma najlepszego zasięgu, tylko 3 pola. Ale jakie jeszcze inne opcje mamy? Ior? Dobra, weźmy Iora. Ior zawsze się przydaje. Dobra, a resztę to będą na przywołańce miejsca. Nie zakończyłem turę. Mogłem jeszcze coś przywołać. Na przykład ciebie. Ty boisz się Fire, ty boisz się Thunder. Dobra. Mamy przynajmniej jedną rzecz. Shockwave. Dobra. Ładnie, ładnie. Dobra, Fia. Możesz stanąć tutaj. Przywołać Yurina. On też nieco z levelem odstaje. I tak, co najlepiej wyjdzie? Chyba tak, jak go Flame Uppercutem zaatakujesz. Dobra, zobaczymy. Jakie masz skille? Wszystko, czego generalnie potrzebujemy, dobra. To do dzieła. Jeszcze kryta. 9%. Szansy na kryta. Masz jeszcze flary. Dobra, nie, nawet nie musisz.
Peszek. Dobra. Ty nie masz zasięgu. Miksuana, podejdź tutaj. To zabiera nam życie, to nie. No i dobra. Brałeś jeden cel, który nie może ci zagrozić. To co innego. Dobra, Miksuana, zapomniałem, że ciebie musimy wyłączać animację. Staliśmy jakieś posiłki? Okej, dobra, pomyślimy. O ile jest opcja, nadal chcę ich łapać, jak to tylko możliwe. Zapomniałem, że ty nie masz zbroi, bo ci zabraliśmy i daliśmy komuś innemu. Dobra, weź naszą drugą najlepszą zbroję, jaką mamy. I tak, capture rope. Jesteś w stanie go złapać? Powinnaś być w stanie. Ekstra. Fia. Capture rope. Flame Fury Bow. I... dobra, złapiesz go bez problemu. Ładnie. Dobry level up. Dobry. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj jeszcze możemy się ustawiać. Ale dalej już trzeba uważać. Dobra. Poczekamy może na nich. Oni jakoś się ruszą, mogą pozajmują nam miejsca, dobre. Dobra. Miksuana, gdzie ty jesteś? Jest z tyłu za bardzo. Runry, możesz zająć jakąś pozycję dobrą? Możesz. Teraz ty tutaj. I w następnej turze zajmiemy ten portal. Daj zajmij miejsce, żeby nie blokować. Co to robi? SP minus 10. Czy tam może nieistotny wejść? Fia straci trochę SP, ale dzięki temu Ior może się przesunąć trochę dalej. Właśnie, nie sprawdzam wam jakiegoś punktu. Dobra. I ty tutaj. Idealnie. Chyba... Jurin chyba jeszcze brakuje trochę wytrzymałości, znaczy resistance.
Dobra, miejmy nadzieję, że go nie odpowie na niego, bo... Okej, dobra. Zapomniałem, że ten do nas będzie strzelał. Ty broń się. Bo chcemy go złapać. Dobra. To cię może zaboleć. Dobra, zobaczmy. Masz trochę szansy uniku. On się zryga, kurde. Chyba, że go teraz walniesz krytem. A nawet nie musiałeś. Dobra. Dzięki. Potrzebowałem tamtego miejsca do uleczenia Iora. Dobra, tak. Ty... Capture Rope. Właśnie, z broni masz ten... Rifle Hoop. A, co jest upgrade'em we wszystkim. Za tym, że to nie jest broń wręcz. Na razie potrzebujemy broni wręcz. Dobra. Zmiażdż go. Ekstra. Co prawda ciebie zaatakuje ten fort zaraz, ale... Void. Może ci się nic nie stanie, zobaczymy. Dobra. Ior tutaj. O, ekstra. Na to liczyłem. Renri tutaj, broń swojej pani. Jesteś sparaliżowany, no to spadaj. Karin do przodu. Avaro, nie boi się trochę utracić many. Diet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To nie. Tutaj się ustaw. Mixuana tutaj. Też oberwiesz tym fortem, ale... Zobaczymy. Tego nie zauważyłem. Biedny Ior. Chociaż możemy trochę cofnąć turę, bo jemu trochę HP-ków brakowało. Dobra. Dobra, rzutem na taśmę przeżył. Dobra. Renri będzie potrzebowała się niedługo wycofać, ale najpierw uleczysz Iora. Teraz tak, tutaj. Możesz użyć tej swojej broni. Na to zadaje Thunder obrażenia. To powinno się nie przydać w tej sytuacji. Dobra. Jak to, ile to jest? 34 razy 2. To nie wystarczy. To może potem po ciebie poprawić. Mikszuana, ale Mikszuana chcemy wysłać na północ. Fia ewentualnie może potem poprawić. Dobra. Też wiecie co? Chyba lepiej by było, jakby Fia zaczęła. Dobra.
Tak. Dobra, tak. Ty przesuń się tutaj. Teraz Fia może bez problemu tego gościa zaatakować. Dokładnie. I teraz Smoczek wykończy tego gościa. Ekstra. Mikszuana poleci za to na górę i niedługo będzie mogła zająć tamten portal. Dobra, Ior. Ta, ty nie chcesz bliżej podchodzić. Chyba że damy ci to, co dawało latanie. Wing bracelet. Teraz możesz tutaj na przykład podejść. Ior. Czego ty się boisz? Ice. Bra, Jetstream, Ior. Capture drop jako ten, okej, okay, powiedzmy, że tak. I jeszcze coś miałem ci dać, leczenie. No i dobra. Te smoki się za bardzo nie przydadzą. A, Ior ma dużego pecha, jeżeli chodzi o obszarówki w tej misji. Okej. Okay. Oni postanowili jednomyślnie popełnić seppuku, czy sudoku. Dobra. Ice potrzebujemy najlepiej. Chciałby się też Iora uleczyć. Byłbyś w stanie go zarżnąć nie do końca. Ty możesz trochę pomóc, ale możesz zmienić swoją broń na tą swoją Raifu Hub. Teraz możesz go atakować bezkarnie. Dobra, i teraz tak, Ior znowu musi coś łyknąć i może dokończyć gościa. Dobra. Dobra, tak, przemieść się tutaj. Teraz tobie przydałoby się leczenie. Tobie też. Momencik, ty będziesz nam potrzebny. Więc postaraj się nie zginąć. Dobra, Diet, podejdź tutaj. Nie chcę mi gdzie bardziej podchodzić z tobą. Dobra. I ty znowu musisz łyknąć. Szczęście, mam cały dobry zapas potek. Na nieszczęście mam złą broń na Iorze. Do tego gościa. Mother.
Ten gość jest permanentnie uziemiony. Nie ma wystarczająco FS, żeby wyjść, a co turek traci kolejne, więc... Fajnie. Dobra, ty się... ty się Erw boisz z jakiejś przyczyny. Ty nie masz żadnej broni, która zadaje Erw. Ty możesz go troszkę podgryźć. Dobra, powinien przeżyć. Chyba, że kryta walniesz. 2% kryta, chciałem go złapać, Karyna. Dzięki. Dobra, zdarza się. Część wygrywasz, część przegrywasz. Okej. Czy Thunderstone? Dobra, tych fortów chyba nie zniszczymy. Kurde, złym miejscu ciebie diet ustawiłem. Dobra. Krzyłana zejdź z linii ognia. I Jor tutaj podejdź. Zapomniałem o tej linii ognia. Dobra. Ty musisz uciec. Kogo chcemy tutaj ustawić? Kogoś, kto pewnie potrafi atakować Zeiss. Katorit. Może tak. Tak chyba będzie lepiej. Chociaż. Mamy tu twoje specjalne ataki. I Jor nie byłby tym zadowolony. Dobra, nieważne. Weź Sharpclaw i daj wycisk, ile jesteś w stanie. Okej, level up. Mythical Essence, o. Do czegoś tego potrzebowaliśmy, już nie pamiętam do czego. Mixuana. Co on nie lubił? Ice. Dobra, to nie zadziała, tak? Ior, znowu łykaj. Co gdybyśmy to inaczej rozegrali? Okej, ciebie nie można wrzucić. Że i tak, teraz przywołasz niebieściutkiego. I on może nie zabije tego gościa. Ale też może go nie zranić. Dobra. Mixuana, trochę go podgryź jeszcze. To teraz Ior może go zgarnąć. Czy ktoś jeszcze może go zgarnąć?
Masz jakąś broń o zasięgu 3. Ponad 20. To nie jest ponad 20. Zobaczmy. Bo nie chcę Iora tam ustawiać, bo będzie tam ogień w przyszłej turze. Dobra. To się nie udało. Tylko Ior. Dobra, trudno Ior. Trudno Ior. Będziesz musiał kolejną płatkę wyknąć. Okej, luck. Fajnie. Dobra, nowy tytuł. Battle Ninja. Siła, kondycja, evasion, movement. Wow, super. Agility. Command points, luck i cost. Stałeś swift oraz flowing slice. Nie pamiętam nawet co to robi, będę musiał zobaczyć w następnej turze. No i dobra. Ups. Dobra. No to through. Tak. Ior, twoje skille. Swift, 20%. Bardzo to chcemy w takim razie. Chyba bardziej niż cooking. Tak, flowing slice. Wszystko lepsze. Trochę więcej siły, trochę więcej kryta. Minus 1 agility, ale generalnie to jest we wszystkim lepsze. Cooking. Swift jest dużo lepszy od cooking. Dobra. Avaro dobrze by było, jakby awansował w końcu na 30, bo on też chyba ma Swift na 30. Dobra. Yuriki możemy na razie schować. Chyba że Ranri wyciągniemy jako naszą darmową leczajkę. Okej. Mam nadzieję, że to przeżyje. Tak, kto jeszcze może się ruszyć? Mikshuana. Nie. To też nie. Trochę zablokowani jesteśmy, chyba że smoczek gdzieś podejdzie teraz. Zobaczmy, co tutaj mamy po bokach. Fajnie. To się przyda. Ty zostań tutaj, Mikshuana. Co to robiło? SP. To cię za bardzo nie zaboli. No i dobra. Okej, Ranri przeżyła. Wyliczone co do punktu. Nie. Dobra, zobaczmy nasz, co tu mamy, okej. Właśnie, ty możesz też sobie pójść. Zostań. Ekstra. No i dobra. Pozwiedzajmy jeszcze, co tutaj mamy. To chyba jest pewnie wejście z boku. Tutaj jakoś duża liczba skarbów, ale domyślam się, że to będziemy musieli później zgarnąć. Za pierwszym razem pewnie nie. Dobra. Ior, pomożesz tutaj z kopaniem przez parę tur. Dobra, ty zostań tutaj jeszcze. Mikshuana, możesz podejść. Tylko trochę dalej.
Ty, powiedz mi, czy coś tam mamy? Tak, ty zostań. Ty też zostań. Dobra, troszkę się podleczymy. Akcesorium na razie weź capture rope. Dobra. No i dobra, tamci chyba ruszą już do ataku. Mikszuana, możesz się w sumie też tutaj ustawić. Ty miałeś jakąś obszarówkę, kąt 3, raz, dwa, trzy. Tutaj jesteście bezpieczni. O, tylko z tamtej strony możemy zaatakować. Chyba, że kogoś odeślemy. Ty czego nie lubiłeś? Erf. Czy Sofia nabawiła się? Dziękujemy. Nie, to miałem kliknąć. Retreat. Weźmiemy Roselin. Tak, ty tutaj. Tak, musisz poczekać. No i dobra, i zaatakujemy z tej strony. Trzy. To zadaje void damage. Nie dajmy mu trochę celów do ataku. Więc tak, poczekajmy jeszcze jedną turę. Okej. Okay. Nie tego oczekiwałem. Jest trochę, będzie ciężka pozycja, żeby go zaatakować stąd. Ale dobra, Roselin. Najpierw twoja laleczka. Potem twój puppet. Ale najpierw ty podejdziesz tutaj. No i dobra. Tak, ty nie lubiłeś Earth, ale chyba nie mamy nic za bardzo, co by zadawało Earth. Jesteś na wszystko odporny. Dobra, ty możesz go szczelać ładnie. Nawet masz przecież broń Earth. Dobra, piercing snipe. Liczyłem na coś więcej. Mikszuana. Ma coś na holi? Nie ma. To weź swoją świętą dzidę i go podzidziej. Dobra, nie robi różnicy. Ładnie. Dobra, oczywiście nie będziemy go łapać, więc tak, Knight Medal, to jest chyba najlepsza broń, tylko tak, spróbujmy full zmil, na pewno chcemy go full zmilować, nie pamiętam czy on dropi dodatkowe full zmile. Czekajcie, zapiszmy to, bo nie chcę, żeby to zepsuć. A jeśli za drugim razem również dropi full zmila, to zdecydowanie chcemy go z full zmilować, żeby mieć razem 3 full zmile. Dobra, nie wszedł żaden kryt. Zastanawiam się, czy on go nie dobije.
Mam nadzieję, że nie. Ale teraz daleko Ior chodzi. Super. Dobra, nawet nie masz czym odpowiedzieć. No przynajmniej level up, no bo... Dobra, teraz ty, mam nadzieję, że go nie zabijesz. Ekstra, dzięki. Można na was liczyć. Super. Teraz tak. Ty masz bardzo proste zadanie. Jeszcze jego zintimidatowała. Przestraszył się małej dziewczynki. O, właśnie, mamy dwa dodatkowe puls mila. O to nam chodziło. No. Drops for days, boys. Dobra, Alistone, Faith. A, będę musiał tutaj wrócić jeszcze. Coś dostaliśmy, Pearlstone, cały jeden, super. Prawda jest taka, że gra była ustawiona od samego początku. Zrób to, może wydropi kolejne Fulzmila. This goes in the book. To idzie do książki. Przejmie zniszczysz, staniesz się potężniejsza niż kiedykolwiek. Nie, czekajcie, to chyba inaczej szło. ここで他者を切り捨てることも覚えておけ。いいえ。私の選択は違います。あなたは殺しません。トト様亡き後、竜族に混乱をもたらした責任を取ってもらいます。それが反乱を起こした首謀者の死であろう。 死ぬことで逃げないでください。侮辱するのも大概にしろ。我が責任を逃れているとでも言うつもりか。その通りです。死ぬことで取れる責任なんて望んでません。これからあなたが起こした混乱を収めるんです。あなたも全力で手伝ってください。 何？王様が統治していた頃より、ずっと仲が良くて、ずっと結びつきが強い。私は、そんな強くて優しい竜族を目指します。それには、あなたの力も必要なんです。頼りなかった私に代わって、竜族をより良い方向へ導こうとした、 強いあなたが。多くの同胞たちを惑わした罪で恨まれているこの身をもって、再び統一に尽力せよというのか。はい。それがこの戦いに負けたあなたの責任の取り方です。 Samobójstwo jest dla tchórzy. Ciężka praca jest dla czadów.
太いのか。深い敵対関係にあった終わりを。きっと少しすれ違っちゃっただけなんだと思います。もう決着がついたんですから、一からやり直したいです。Sama Yui, jeżeli idzie jedna, tak. Jeżeli sama Yui idzie jeden przekaz, to brzmi on tak. Jak chcesz się z kimś dogadać, to musisz najpierw mu sprać mordę. そなたは勝者だ。強い者こそが正しい。それが龍族の誇りである。なんと大きな器よ。シューケドルの残した種はここまでしたたかに育つものであった。それを見抜けなかった我の未熟さもまた罪深いものなのだ。この命をもってお主に仕えよう、カトリト殿。命尽きるまでそなたのもとで龍族を支えることを誓う。Co nie, czego byśmy nie powiedzieli o Kalmergu, to przynajmniej teraz zachował się honorowo. Ciekawe, któż to może być? Okej, to jest tak głupie, że aż mi smutno. Gość prawie cię zabił, poprowadził rebelię przeciwko twojemu klanu, potem dwukrotnie trzeba było mu skopać tyłek i go upokorzyć, i teraz mu zostawiasz pełną władzę w jego rękach. Świetny plan. Ale niestety to zadziała, ponieważ w magiczny sposób Kalmerg się nawrócił, jak wszyscy w tej grze po skopaniu mu ryja, i teraz jest dobry. また一緒に旅をしよう。ゴーシ。
Sofia użyła tackle. カトリト殿、一つ進言しておこう。はい、何でしょう、カルメル愚教。我はすでにそなたの配下だ。はい、そうですね。故に、進化として有益な情報は渡しておこうと考える。Właśnie, informacje, których cały czas szukaliśmy od smoków.こともできる範囲では伝えるが、まずはよりカトリト殿に深く関わっていることだ。深く、なんでしょう。そなたの父。シューケトル殿を殺害したのは国威の呪風師ガイダルという人間族が関わった。Tego się akurat domyśliliśmy。知り合いか。やはりすでに城塞へ通じていたのだな。呪風師、人間族がトト様を。どうしてあの人がカトリトちゃんのお父さんを殺しちゃうの？それにどうしてカルメルグさんはそれを知っているのかな？我は奴から誘いをかけられたのだ。より強い立場が欲しくないかとな。そうだ。そして我は奴の話に乗った。信用したつもりもなかったが、どうやら我が台頭することが奴の目的でもあったようでな。装備品などの融資を申し出てきたのだ。我は時間をかけて周囲に認めさせるつもりでいた。もしくはシューケトル殿と決闘して立場を勝ち取ろうとしていたが、だが奴はその方法では生ぬるい。もっといい手順があるだろうと笑みを浮かべた。その後シューケトル殿は亡くなられた。その場に居合わせたわけではないが、その人間族が糸を引いていたことは間違いないだろう。
の人間族がトト様に手をかけた目的は？わからぬ。奴とは協力関係を結んではいたが、それも兵をまとめ上げるまでのこと。今は連絡も取れぬ。我が城塞に手を出したことで決別となったようだ。奴は城塞にこだわっていた。我に軽々しく手を出すなと申し出ていたこともあった。はじめに我が城塞を襲撃した際、雲海が城塞に手を貸したのはおそらく奴が操ったのであろう。そこで関係が切れたということを悟ったのだ。なぜ雲海を動かせたか、なぜ城塞に味方をしたのかは謎だがな。Chyba oczywiste, bo nie chciał, żeby fort został zniszczony. この先、やつは城塞に手を出してくるだろう。もう神橋の山路まであまり距離もないからな。その人間族はトト様に勝ったということですよね。その通り。竜族の長であった者を殺害する実力を持っているのだ。決して侮ってはならぬ。信用することをしてはならぬ。Jesteśmy pewni, że to nie był Ior? やつは負の塊だ。自身の利にしか興味がなく、他者を利用し使い捨てることで望む方向へと進もうとする。カトリト殿、決して奴の誘いに乗ってはいけない。これを心に留めていてほしい。シューケトル殿のことを止められなかったのは我らの責だ。だがもとより、奴は我らに関係なくことを成していたように思う。父の仇ということを意識するならば、注意なされよ。わかりました。気をつけたいと思います。申し訳ないが、そのことで力になることはできない。勘違いしてくれるな。カトリト殿が好意を示す者たちだ。我も邪険にするつもりなどない。ただ協力するための知識を持っておらぬのだ。Ten smok, który mógł to wiedzieć, został zamordowany.フィウシア様が戦いによってこの地を平定したとき、あの禁忌の兵器は数多く現存していたという。そうだ。その人間族たちが神を封じ込め、信仰力を力へ変換させる兵器を作った。その通りだ。それを許さぬと、フィウシア様、エルフ族、我ら竜族、そしてこちらについた人間族がそれを滅ぼした。
禁忌の存在と化した神や精霊を救うには兵器ごと破壊するしかない。そういった対処しか残されておらぬのだ。そう、神を封じ込める方法はフィウシア陣営には伝わっておらぬのだからな。我は士族長ではあるが、竜族すべてをまとめ上げていた長ではない。故に族長であったシューケトル殿ならばもう少し詳しい情報を持っていたかもしれない。Może dlatego został zamordowany. Co oznacza, że Gajdal może teraz posiadać te informacje, albo posiadał je od razu i tylko zabił go, żeby ukryć je. Mamy jeszcze jeden przystanek po drodze. Nazywa się Gajdal Szukaj. Oczywiście, zrobimy przerwę. Tak, dla wszystkich, którzy pominęli to, co było teraz, się działo. Generalnie po walce Katoric stwierdziła, że Kalmerk musi odpłacić za swoje grzechy, ale nie zrobi tego umierając, ponieważ ona też poniekąd jest winna, dlatego że opuściła swój lud. Nieważne, że musiała uciekać przed mordercami, ale opuściła swój lud wtedy, kiedy powinna nim kierować, więc też jest współwinna, dlatego nie może ukarać go śmiercią, tylko ukaże go, pozostawiając go przy władzy. Że musi odpracować, naprawić wszystko to, co zniszczył i musi pomóc z powrotem smoki pogodzić ze sobą. I Kalmerk o dziwo się zgodził. Potem wszyscy wrócili do fortecy. Okazało się, że po koronacji Katoric nie zostanie wśród smoków, zostanie nadal w fortecy, a Kalmerk będzie rządził pod jej nieobecność, co okazuje się niby być dobrym wyjściem, bo Kalmerk jest takim fajnym gościem, że się naprawił po tym, jak go skopaliśmy, zaglanowaliśmy mu twarz. Dobra, poza tym Kalmerk nam powiedział jeszcze coś w sumie, co już się domyśliliśmy, mianowicie Gajdal zabił ojca Katoric. Zrobił to, ponieważ współpracował z Kalmergiem. Kalmerk dostał od niego ofertę, żeby
że jeżeli będą współpracować, to Kalmer dostanie awans. Ten awans okazał się być śmiercią ojca Katorit, na co Kalmer nie wiedział, o czym Kalmer nie wiedział, ale potem tak przestał współpracować z Gaidalem po tym, jak zaatakował fortecę. I co tam jeszcze było? Tak, spytaliśmy się, co jeszcze wie o fortecy, czy zna informacje, jak rozłączyć Fije z fortecą. Okazało się, że nie. Prawdopodobnie ojciec Katorit mógł to wiedzieć, ale niestety został zamordowany, zanim mógł to przekazać. Więc teraz tak... Gaidal wie dużo więcej, niż nam do tej pory powiedział. Może wiedzieć to, co wiedział ojciec Katorit. Albo może sam też to wiem z jakiegoś powodu. Dodatkowo jeszcze, było jeszcze przekazane, że forteca została stworzona podczas ostatniej wojny bóstw. Te wszystkie bronie zostały stworzone przez klan ludzi, którzy chcieli sprowadzić stare bóstwa. I tak, to z nimi właśnie Fuchsia walczył. I Fuchsia, strona Fuchsi nie wiedziała, jak bóstwa są więzieni, przypisywani do tych broni, jak są w nich więzieni. Dobra, to chyba w sumie tyle. W następnym odcinku będzie dużo ważnych rozmów. Nie wiem, czy od razu, czy chwilę później, ale będzie dużo ważnych rozmów, więc przygotujcie się na gadanie. Ale tak, jesteśmy w rozdziale chyba 9, tak? Nie, 8. 8 rozdział jest bardzo krótki. Poza tymi rozmowami. Ale to jest już przedostatni rozdział. Jeżeli się nie mylę, to chyba jeszcze jest 9 i 10 i chyba tyle. Więc jesteśmy już bardzo blisko końca. 9 rozdział to też głównie rozmowy, chociaż to mogą być dosyć długie rozmowy. Ale cóż, dobra. Zobaczymy. Dobra. Słyszymy się w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.